wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Czy kiedykolwiek przypuszczała, że tak będzie przebiegać jej życie? Nie tylko to tutaj na ziemi, ale także po śmierci. To życie wieczne, że będzie królową? Pewnie nie. Ale przyjęła słowo. Resztę prowadził Pan Bóg. Jesteśmy ciągle jeszcze na naszej pielgrzymce kaliskiej, wracamy do Kalisza. Jest tu pośród nas wielu ludzi, młodych, starszych też, którzy chcą nauczyć się pytać Pana Boga, jak żyć, co robić, którą drogą chodzić. Dobrze jest się tego nauczyć, bo jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Bóg zawsze trafia w punkt. Posyła swoje słowo, posyła anioła do konkretnych ludzi, których powołuje do konkretnych rzeczy. Ktokolwiek z Was słucha teraz tego rozważania, czy to jest ktoś, kto jest u progu swojego życia dorosłego, dojrzałego, musi zadecydować, co dalej, czy to jest ktoś, kto wydaje się, że już rozpoznał swoje powołanie. Nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Nie przestawaj Go pytać, co, jak masz czynić, którą drogą iść. Nawet jak masz wątpliwości, tak jak Maryja, zapytaj, ale jak to się stanie? I przede wszystkim, tak jak ona, nie przestawaj ufać. Wszystkiego w życiu możemy być niepewni, ale jednego możemy być pewni na 100%. Boże powołanie nie jest ślepym losem, nie jest szczęśliwym trafem. Jest najlepszym scenariuszem na nasze życie. Najwyższy czas je odkryć.